Dlaczego warto jest inwestować w swój własny rozwój osobisty? Czuję się trochę jak taki laik, taki dopiero nowo rozpoczynający swoją własną podróż z rozwojem osobistym. Czuję się jak taka osoba, która zaczyna wszystko od nowa. I w sumie to już się tak zaczęło u mnie od początku tego roku. Pamiętacie, gdy nagrywałem wideo na temat tego, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem, i nawet spaliłem wszystkie swoje dzienniki, i obiecałem wam, że do końca tego roku uzyskam klarowną odpowiedź na pytanie, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem, i na samym końcu roku zrobię takie podsumowanie i dam wam przejrzystą odpowiedź. I powiem wam, że jestem tutaj na nowym mieszkaniu. W zasadzie wynajmuję tutaj tylko pokój. I czuję się, że są rzeczy, które się zmieniły całkowicie, które zaczynają się transformować w moim życiu, ale są też rzeczy, które cały czas są takie same. I zauważyłem, że taki sam jestem ja i moje takie pierwotne, wewnętrzne dążenia, motywacje, instynkty, mój sposób rozumienia świata i patrzenia na świat, i moje potrzeby, i moje takie naturalne cechy charakteru, które są niezależne od tego, w jakim miejscu przebywam. Przykładowo to, że jestem ekstrawertykiem, że jestem bardzo intuicyjny, lubię kontakt z ludźmi, lubię pomagać i w ogóle jestem otwarty na ludzi. To jest też jedna z cech, którą w sobie przepracowałem, bo kiedyś jej nie doceniałem i nawet nie dostrzegałem. Uważałem siebie za ekstrawertyka, który gdzieś tam jest zamknięty w sobie, a okazało się, że jednak jest troszeczkę inaczej. I dzisiaj chciałem nagrać dla was wideo. Takie proste, takie trochę motywacyjne, trochę inspirujące, trochę sobie pogadam, tak aby natknąć was do własnego rozwoju, abyście zaczęli swoją własną podróż, a jeżeli już jesteście na drodze swojego własnego rozwoju, na drodze ku studiowaniu samych siebie, to chcę przypomnieć wam to, po co tu jesteśmy, co my tutaj w ogóle robimy, dokąd idziemy i dlaczego warto to w ogóle robić. Myślę, że jedną z takich ważniejszych kwestii w naszym życiu jest zrozumienie tego, że nie znamy samych siebie, dopóki doświadczenie nam czegoś nie pokaże. Bez względu na to, jak my myślimy o sobie, jak my myślimy o świecie, jaką mamy tam wiedzę, zawsze rzeczywistość nas sprawdza, rzeczywistość nas testuje, rzeczywistość nas weryfikuje. Przychodzisz do nowego miejsca, pojawiają się jakieś tam problemy. Jakieś tam wyzwania, jakieś tam drobnostki, jakieś twoje przekonania, założenia, plany, wizje. No i pierwsze, co się dzieje, to jest to, że zostajesz skonfrontowany z nowym miejscem i posiadając w sobie całą swoją przeszłość, bo to jest główny twój zasób, główny twój skarbiec tajemnic, doświadczeń, mądrości, umiejętności, technik, cały zestaw zasobów, jakie posiadasz. To jest twoja przeszłość. I wrzucasz się do nowego miejsca, i twój umysł natychmiastowo zaczyna projektować tą przeszłość na to miejsce, w którym jesteś, wyszukując wszystkich możliwości wykorzystania tego miejsca, w którym jesteś. I my to robimy naturalnie, i to się dzieje automatycznie, ponieważ nasz umysł jest wyspecjalizowany w tym, aby przetrwać, i go w zasadzie nie interesuje nic poza tym. I jednym ze sposobów właśnie, żeby się rozwinąć, jest pojechać w nowe miejsce i zobaczyć to, jak sobie radzisz w nowym miejscu. I przede wszystkim zobaczyć, czy te rzeczy, których używasz i którymi dysponujesz na co dzień, czy są ci w ogóle do czegokolwiek potrzebne i jak one wyglądają w zderzeniu z nowym miejscem. I zazwyczaj jest tak, że potem wraca się do swojego starego miejsca, albo na chwilę, albo w ogóle na stałe, jeżeli to były tylko twoje wakacje, i okazuje się, że miejsce, w którym mieszkasz, miejsce, w którym żyjesz, jest całkowicie innym miejscem niż ci się wydawało na co dzień, ale nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ponieważ brakowało ci jakiegokolwiek punktu odniesienia. I nagle się okazuje, że rzeczywistość, w której żyjesz na co dzień, to jest jedna wielka bańka mydlana, w której ty żyjesz na co dzień i się z nią utożsamiasz, i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że żyjesz w bańce. Tylko żeby było zabawne, ta bańka mydlana wcale nie jest gdzieś na zewnątrz ciebie. Bowiem to, co jest najbardziej przerażające, i myślę, że jest to również najbardziej ekscytujące, z czym człowiek musi się zderzyć w swoim własnym życiu, w pewnym momencie swojej egzystencji,
to jest to, że jesteś jedynym dowodem na to, że istniejesz. Doświadczasz całego swojego życia przez pryzmat swojego własnego umysłu i całe twoje życie dzieje się w twojej głowie. I wobec tego przychodzi takie poczucie, może przyjść takie poczucie przytłoczenia, albo nie. I jednocześnie może pojawić się w tym takie paraliżujące przeczucie, że nie wiesz teraz, co ze sobą zrobić, nie wiesz, dokąd się udać, nie wiesz, po co to wszystko, nie wiesz, po co rozwój, nie wiesz, po co duchowość, nie wiesz, po co życie, nie wiesz, po co rodzina, podatki i w ogóle wszystkie inne rzeczy. No i zderzasz się z takim poczuciem bezgranicznego, nie wiadomo czego. Może nawet jakieś masz przeczucie intuicyjne albo coś takiego. I wtedy bardzo pomocne zdaje się być to przekonanie, ta filozofia rozwojowa, ponieważ ona pozwala ci poukładać swoje własne życie. Ona daje ci techniki, narzędzia i sposoby, jak radzić sobie w życiu. Jak zagospodarować sobie czas, jak poukładać swoje własne nawyki, jak wyznaczać cele, jak tworzyć plany i wizje. Rozwój osobisty to jest również świetny fundament do rozwoju duchowego. Bardzo często jest tak, że ludzie przy pomocy rozwoju duchowego próbują rozwiązać jakieś swoje problemy i to jest coś normalne, to jest coś naturalne. Ale bardzo często również zdarza się tak, że rozwój duchowy nie jest w stanie rozwiązać wszystkich twoich problemów i niektóre twoje problemy wymagają dokładnych, klarownych, przejrzystych punktów, wyszczególnionych, jakichś specjalnych kroków i systemów, jak rozwiązać dany problem. I z pomocą właśnie przychodzi rozwój osobisty. Tutaj jeszcze przychodzi mi do głowy to takie poczucie, przeczucie, na pewno się z tym zderzyliście, wałkowania ciągle swojej własnej przeszłości. Tak? Odświeżania wspomnień z przeszłości, może chodzenia na terapię, idziesz do jednego terapeuty, do drugiego, do piątego, do szóstego, spędzasz 10 lat na swojej własnej terapii, a nadal czujesz się, że jesteś w tym samym miejscu. I bardzo jest taka ogromna możliwość, że zamknąłeś się w tej przeszłości, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że możesz stworzyć swoją własną przyszłość, możesz nauczyć się koncentracji, możesz nauczyć się medytacji, możesz przezbroić swój własny mózg, swój własny umysł i dosłownie wykreować swoją własną przyszłość. To jest bardzo często, gdy nasz umysł utożsami się z naszymi traumami, jakimiś problemami, lękami, stajemy się nad wyraz przewrażliwieni i wszystkie te takie drobnostki naszego życia wydają się być takie wyolbrzymione, i nie dostrzegamy w ogóle szerszego kontekstu tego, co my tutaj w ogóle robimy. I z pomocą właśnie przychodzi rozwój osobisty. Po to jest właśnie technika wizualizacji. Po to jest właśnie tworzenie wizji. Po to jest właśnie poluzowanie czasami zwieracza i umożliwienie sobie bycia dzieciakiem, aby móc pofantazjować, narysować kredkami jakieś fajne rysunki, jakieś fajne obrazki, podjarać się troszeczkę, zmotywować. Zobaczyć, jakiego typu zestawy zachowań umożliwiają nam jakieś określone rezultaty. Możemy poznać nowych ludzi, nauczyć się czegoś nowego od nich. Możemy nauczyć się skuteczności, solidności, stawiania zasad, granic. I możemy po prostu poczuć się, że panujemy nad naszą rzeczywistością. I to jest jeden z powodów, dlaczego myślę, że warto jest się rozwijać. I wiecie, ja kiedyś pamiętam w dzieciństwie, miałem takie poczucie przytłoczenia troszeczkę i zagubienia, bo mój tato chciał mnie nauczyć dosyć sporej ilości rzeczy takich praktycznych. Moja mama znowu zwracała uwagę na to, jak ja się uczę i czułem się taki trochę ściśnięty z jednej i z drugiej strony. I nawet miałem takie poczucie, że ej, kurczę, czuję się taki niekochany i taki zepchnięty na margines społeczny i w ogóle. Ale z biegiem czasu zrozumiałem, że tym jest właśnie życie, że życie to jest ciągła praca nad sobą i ciągłe zdobywanie wiedzy. Wiecie, każdy z nas myślę, że ma ochotę i nawet potrzebuje tego momentu, żeby się zrelaksować, odpocząć, rzucić na luz, pobawić się, wyluzować i cieszyć się z tego życia. I wiecie, taki idealnie zbalansowany model rozwoju to jest coś, do czego ja w tej chwili zmierzam i mając już dosyć sporą ilość doświadczeń na swoim karku, widzę mniej więcej i między innymi też to, jak to powinno wyglądać.
i widzę praktyczne zastosowanie tych wszystkich technik, tej całej wiedzy w moim życiu codziennym. I wiecie, ja już zainwestowałem w to kupę czasu, bo rozwojem osobistym interesuję się już 7 lat i widzę, że to jest ogromny proces, przy którym rezultaty naprawdę przychodzą dopiero z czasem, ale gdy te rezultaty już przychodzą i ty się zmieniasz, jesteś już całkowicie innym człowiekiem i twoi znajomi cię w ogóle nie poznają, to jest taki moment wow. Było warto. Opłacało się. Zrobiłem to. To jest możliwe. Te rzeczy, o których marzyłem, to jest możliwe, aby je zrobić. I wiecie, nieraz te marzenia i plany wymagają dostosowania się do rzeczywistości, wymagają pracy, wysiłku. Trzeba pracować nad sobą, walczyć z własnym ego, z własnymi lękami, wątpliwościami, poświęcić się i uczyć się, siedzieć przy książkach. I bardzo często jest tak, że twoi znajomi tego nie robią, tak? Gdy ty oglądasz już setny film na YouTube, który cię motywuje i próbujesz wysłać swojemu znajomemu, mówiąc: stary, to może ci pomóc, to może naprawić twoje życie. A on patrzy na ciebie krzywo i mówi: ej, co ty za pierdoły oglądasz, poszedłbyś z nami na piwo, albo zrobił jeszcze coś innego. I czujesz się źle, bo okazuje się, że jesteś sam z tym swoim własnym rozwojem. Ale będąc cierpliwym, po jakimś czasie na twojej drodze pojawiają się jeszcze inni ludzie, nowi ludzie, którzy również pokazują ci coś na twój własny temat, wprowadzają ogromną ilość wartości, transformują więc twoje własne życie, że patrząc z perspektywy, jesteś po prostu wdzięczny za każdy jeden problem, każdy jeden błąd, każdą jedną lekcję, ciesząc się z wszystkich uwarunkowań, jakich przyszło ci doświadczyć na swojej własnej drodze. I masakra, to jest ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że już dorosłeś, tak? Że już nie musisz przerabiać swojej przeszłości, że już masz tą kontrolę, masz tą świadomość i wiesz, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Te twoje fundamenty zostały zbudowane. Życzę wam wszystkim, abyście byli w takim momencie waszego życia. Żebyście byli na tym stopniu, w którym czujecie się wdzięczni za wszystko. Za każdy jeden kawałek. Chciałem powiedzieć gówna na waszej drodze, ale chciałem poszukać też jakiegoś bardziej elokwentnego słowa, więc może po prostu zostawię to tak, jak jest. Pamiętajcie, że pozytywna motywacja wzmacnia odporność i daje siłę do rozwiązywania problemów. Pozytywna motywacja. Jeżeli ktoś się nie rozwija i nie chce się rozwijać, to bardzo często kieruje się negatywną motywacją. A negatywna motywacja jest wtedy, gdy krytykujesz siebie, że czegoś nie zrobiłeś, gdy zmuszasz się do czegoś z wysiłku, gdy stawiasz opór przed wszystkim, gdy robisz coś dopiero jak cię boli, bo tak odkładasz tyle rzeczy i spraw na później, że dopiero pojawia się jakaś katastrofa i dopiero zaczynasz coś robić. A rozwój osobisty z nastawieniem prorozwojowym umożliwia ci robić rzeczy w przód, planować w przód, patrzeć w przód, wyznaczać w przód, kierować życiem w przód, być proaktywnym, robić rzeczy, być twórcą rzeczywistości. Gdy inni ludzie czekają, ty działasz. Gdy inni ludzie patrzą jeden na drugiego, zastanawiając się, kto tu rządzi, ty po prostu idziesz i robisz swoje. To jest mega wyzwalające, uwierzcie mi. Oczywiście wymaga to pracy nad sobą, świadomości siebie, swoich mocnych, słabych stron, odpowiedzialności, ogromną odpowiedzialności naprawdę i ogromu odwagi, ale się opłaca naprawdę. Ciągła stymulacja nowymi bodźcami wzmacnia kreatywność i ciekawość. Ciągłe wychodzenie z własnej strefy komfortu. Słowa, z których wielu się śmieje, tak. Pamiętam jeszcze na studiach, gdy moi znajomi śmiali się z rozwoju osobistego, z coachingu, śmiali się ze mnie. A i to był taki właśnie jeden wielki obiekt drwin, nie? O, coaching, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, ale ci ludzie są sztuczni. Boże, jedyne sprzedają produkty tylko, żeby na nas zarobić i bla, 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 bla. Ale wiecie, ja z perspektywy czasu odkryłem, że tutaj już nawet nie chodzi o te kwestie biznesowe, czy coaching i rozwój osobisty to jest biznes, czy ludziom pierze się mózgi i ryje się im banie.
czy tam, wiecie, jest jakaś kwestia programowania, czy tego, czy tamtego. Tutaj po prostu chodzi o ciekawość. Czy potrafisz się interesować życiem? Czy potrafisz się jarać życiem? Czy potrafisz znaleźć sobie sposób na swoje własne życie? Stworzyć swoją własną filozofię? Bawić się tym życiem? Eksplorować? Robić coś nowego? Łączyć nowe rzeczy? Czy jesteś w stanie płynnie przechodzić z sytuacji na sytuację? Czy na przykład niektóre rzeczy cię ściągają w dół i czujesz się przytłoczony i dajesz się im porwać i stajesz się emocjonalnie zależny od tego, co się dzieje wokół ciebie. I w chwili, gdy zrozumiesz, bo to jest zrozumienie, to jest taki klik w twojej głowie, że nigdy nie chodziło o to, co dostajesz, że w rozwoju osobistym nigdy nie chodziło o osiągnięcia, nigdy nie chodziło o medale, o cele, o sławę, ale chodzi o to, kim się staniesz. Kim się staniesz, gdy zrobisz to, co chcesz zrobić. Jak ty się przemienisz, jaką osobą się staniesz, jakich umiejętności nabędziesz, jakich cech charakteru posiądziesz. Co się zmieni w tobie, co się zmieni w twoim wnętrzu. Jak się przemienisz, jak się przekształcisz. Kim będzie ta nowa osoba, kim będziesz za 2 lata, za 3 lata, 5 lat, za 10 lat. Gdy zaczniesz pracę nad sobą, a kim będziesz za 2 lata, za 10 lat, jak będziesz cały czas robił to samo, non-stop. Wyobraź sobie, że robisz cały czas to samo i nic nie zmieniasz. Kim jesteś? W dwóch wersjach. W wersji, w której pracujesz nad sobą i w wersji, w której nie pracujesz nad sobą. Za 10 lat. Jest to jedno z najbardziej motywujących ćwiczeń rozwojowych, z jakimi zderzyłem się w swoim własnym życiu. Jednym z ćwiczeń takich fajnych, rozwojowych jest również negatywna wizualizacja, w której przykładowo wyobrażasz sobie, że już jesteś na łożu śmierci i rozmawiasz sam ze sobą, albo wyobrażasz sobie, że tracisz wszystko w życiu, żeby być bardziej wdzięcznym za to, co już masz. Mega, naprawdę mega ćwiczenia. Pamiętajcie, że niezintegrowana lekcja zamienia się w patologię. Jednym z celów rozwoju osobistego, jak i psychologii, jak i zaawansowanej duchowości, która nie jest tylko ucieczką od rzeczywistości, nie jest jakąś taką czczą, dogmatyczną filozofią, jest integralność, jest spójność, spójność, autentyczność, spójność na linii ja, inni ludzie. Życie w równowadze, życie w spokoju. Mógłbym powiedzieć takie proste, ale skuteczne życie. Ale również takie życie, które niczego nie dyskryminuje i od niczego nie ucieka. Życie, w którym uczymy się z każdej jednej chwili. Tak o, z otwartym umysłem. Ja wiem, że tak negatywnie trochę zabrzmiało, tak? Niezintegrowana lekcja zamienia się w patologię. Trochę tak, jakbym chciał w was zainstalować negatywną motywację. Ale chcę, abyście po prostu wiedzieli, że jesteście na dobrej drodze. Jeżeli oglądasz to wideo, a mógłbyś robić pierdyliard innych rzeczy, to jesteś na dobrej drodze, moim zdaniem. I nie mówię tego po to, żeby podbudować sobie własne ego i powiedzieć, że ja jestem taki wyjątkowy, bo jest wiele kanałów na YouTubie poświęconych samorozwojowi i oglądając je również jesteś na dobrej drodze. I nawet jak zboczysz z tej drogi, to i tak potem się okaże, że jesteś na dobrej drodze. Ale tak czy siak potrzebna jest ta intencja i szczera chęć zaangażowania się w własny rozwój. Bo to naprawdę buduje nas wszystkich, buduje nasze charaktery, wzmacnia nas, naszą wewnętrzną siłę. No i daje nam świetne zajęcie do tego, jak żyć, tak? Mógłbym powiedzieć, że jest to jeden sposób na to, jak żyć. Po prostu zaangażować się w swój własny rozwój. Jeżeli masz problem z depresją, nihilizmem, nie wiesz, co zrobić z własnym życiem, zacznij się rozwijać, zacznij czytać książki, zacznij budować zdrowe nawyki, zacznij się interesować sobą, życiem, zdrowiem. Zacznij to robić. Naprawdę warto. Szczerze wam wszystkim polecam. Słuchajcie, kończy mi się czas na kamerze. Mam wyznaczone 20 minut, także
Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli Wam się podobało, dajcie proszę do mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.